Grand Prix Węgier 2024 pokazało nam, że Ferrari, z którego wszyscy się śmieją, jakim zespołem by nie był, to wciąż jest milion razy lepsze od pajaców z McLarena. Przecież ludzie, to co McLaren zrobił w tym wyścigu, to serio woła o pomstę do nieba. I w tym filmie, jak to po każdym weekendzie wyścigowym bywa, przedstawię oczywiście moją recenzję wyścigu o Wielką Nagrodę Węgier 2024. Jeszcze coś, co was może zainteresować. Otwarłem konto na platformie X, gdzie już w trakcie weekendu na tych Węgrzech się aktywnie udzielałem i postowałem content związany z Formułą 1. To jak ktoś ma tam konto, to gorąco zachęcam mnie tam zaobserwować. Link jest też oczywiście w opisie filmu. Jeszcze przed weekendem wyścigowym były pewne małe wątpliwości na temat tego, czy wyścig na Hungaroringu w ogóle się odbędzie. Wszystko spowodowane było tym, że se deszcz padał. I to tak dosyć mocno se padał nad Budapesztem. Były wręcz ogromne ilości opadów, które spowodowały w ogóle zalanie alei serwisowej. W tym pitlane było ładne kilka czy kilkanaście centymetrów wody. Pracownicy zespołu wpływali w tej wodzie, tutaj też mechanicy Saubera, w sumie nie wiem co robili. A dodatkowo pamiętacie, jak kilka wyścigów temu w Hiszpanii McLaren miał pożar swojego motorhome'u? McLaren w pełni naprawił swój motorhome na Silverstone i zaledwie dwa tygodnie później na Węgrzech bardzo silny wiatr, czy tam sztorm, czy coś, dosłownie zdmuchnął i wyrwał dach z motorhome'u McLarena. Naprawdę, McLaren to ma ogromne szczęście do tego budynku. Ale generalnie pogoda finalnie się ogarnęła i wszystko można było kontynuować zgodnie z planem. Jednak przechodząc już do samego weekendu wyścigowego. Tutaj na wstępie chcę powiedzieć jeszcze, że w tym filmie robię challenge z dniem bez słowa na K, czy ogólnie różnych innych mało cenzuralnych słów. Bo w końcu to jest profesjonalny kanał o Formule 1, więc tutaj nie może być takiego słownictwa. Ciekawe czy się uda. Nie wiem. Oglądajcie do końca, żeby się przekonać. W piątek oczywiście była ta awaria systemów komputerowych na całym świecie. I Mercedes, który korzysta z oprogramowania dostarczanego przez firmę, która za to wszystko odpowiadała i która jest sponsorem Mercedesa w Formule 1, miał awarię swoich systemów na torze. Tutaj na przykład właśnie na tym zdjęciu to widać. Liczyłem na to, że na przykład nie będą mogli jeździć w treningu czy coś, ale... no niestety aż tak dobrze nie było. Jednak byłoby to absolutnie komiczne. Tak jak cały ten zespół. W tym piątkowym pierwszym treningu Sauber, który był jednym z zespołów, które przywiozły poprawki na Hungaroring, zabłysnął wręcz znakomicie na torze, ponieważ ich zielono-czarny bolid w rękach przesympatycznego Chińczyka Zhou 30 milionów Guan Yu wykręcił piąty najszybszy czas sesji. No spoko, generalnie nic ciekawego podczas tego treningu się nie działo, poza jakimś tam narzekaniem hiszpańskiego dziada, więc przejdźmy do treningu drugiego. W którym to nasz monakijski Karolek stracił kontrolę nad swoim potężnym czerwonym Ferrari w zakręcie czwartym, wjechał w barierki i wywołał czerwoną flagę, ale ku oczywiście wielkiej uldze wszystkich jazdożyciowych Leclercarek. Nic jemu samemu się nie stało. Z bolidem tam też nie było jakiejś tragedii. Następnie pan Chińczyk z zasobnym workiem sponsorskich pieniędzy też się obrócił, podobnie jak Monakijczyk, ale jego ominęła wyrocznia w postaci barierek, no naprawdę bardzo ładnie. Nikogo kompletnie to nie obchodzi. Tak samo nikogo nie obchodzą wyniki treningów, no chyba że wiadomo, który kierowca jest najszybszy, więc przejdźmy już do ostatniego treningu. No więc w sobotę było trochę chłodniej i bardziej pochmurnie. W przeciwieństwie do piątku, podczas którego było bardzo upalnie, tam temperatura toru z tego co widziałem to było chyba 60 stopni. Co to oznaczało? A nie wiem, pewnie że opony się inaczej zachowywały. Trafna i rzeczowa analiza, czyli jak zawsze. W tym treningu Lewis Hamilton się obrócił, Sainz i Hülkenberg powalczyli se na torze, a przypominam to był trening, ale najszybsze były McLareny. Kwalifikacje. Przed Q1 trochę padało na torze, ale już na rozpoczęciu jazd było praktycznie całkowicie sucho. Dalej dosyć gorąco, ale sucho. I kierowcy wyjechali se na softach. Logan Sargeant był na chwilę na pierwszym miejscu, co było niecodzienne, ale zaraz po tym lekko wjechał w barierki, więc wszystko wróciło już do normy. Natomiast po tym zaczęło robić się już powoli lekko mokro, ponownie. Zaczęło kropić.
I naprawdę, tego nawet Quentin Tarantino by nie wymyślił, gdyby pisał scenariusz do filmu o F1. Sergio Ogures, drugi weekend wyścigowy z rzędu, spowodował czerwoną flagę w Q1, całkowicie rozbijając swojego bolida, odpadając tym samym w Q1. Pokazując już chyba na serio wszystkim, jakim jest Ogurem i jakim jest kierowcą. Ale co było lepsze, po wznowieniu jazd, po zakończeniu czerwonej flagi, to jeszcze Daniel Ricciardo ustanowił najszybszy czas tej sesji. No naprawdę, to nie mogło być większym znakiem dla zespołu Red Bull Racing. Ludzie, ogarnijcie się w tym Red Bullu. Wy od zawsze byliście pośmiewiskiem, ale teraz to już naprawdę przesadziliście. Ale to wciąż nie był koniec, bo oprócz Pereza odpadli kierowcy Alpine, Joe i przyszły mistrz świata Jerzy Russell. Naprawdę, piękne było to Q1, nie zapomnę go nigdy. W Q2, do którego pragnę zaznaczyć, wszedł Logan Sargeant, najszybszy był Norris przed Verstappenem. Z kolei odpadli Magnussen, niestety sierżant, Albon, Bottas i Hulkenberg. Hulkenbergowi zabrakło tylko jednej setnej sekundy, żeby być przed 10. Hamiltonem. Nie udało się, ale gdyby nie było żadnego Mercedesa w Q3, to byłoby to absolutnie komiczne. Tak jak cały ten zespół. A no i Logan tam mówił, że no, jego blokowali na torze, więc oczywiście na pewno tylko dlatego nie wszedł do Q3. W Q3 po pierwszych przejazdach najszybszy był Norris, 0,3 sekundy przed Verstappenem. A zaraz po tym wyborny japoński kucharz Yuki Tsubasa wykonał swój manewr popisowy najzwyczajniej w świecie, wpieprzając się w barierkę. Tak zwany klasyczek. Także Perez out, Tsubasa out, ciekawe kto na tym wszystkim wyjdzie najlepiej. Ale to spowodowało czerwoną flagę, po której nic się nie stało. Taki Max Verstappen na przykład to w ogóle nie wjechał już na tor, bo się nie opłacało. Bo zaczęło znowu kropić i tam nie mieli już świeżych opon czy coś. Takim sposobem Norris zdobył pozycję Polaka do rajdu na Węgrzech przed swoim partnerem zespołowym, tym drugim McLareniarzem Piastri. Był to pierwszy raz od 12 lat, dokładniej od Brazylii 2012, kiedy to McLaren zdobył dwa najszybsze czasy podczas kwalifikacji. Naprawdę gratuluję wszystkim McLareniarzom, jesteście trochę lepsi niż puszkarze, więc wam mogę pogratulować naprawdę. A, z kolei Leclerc. Przed drugim wyjazdem w Q3, gdy wyjeżdżał z garażu, to uderzył w ścianę. I mechanicy zespołu musieli go wepchnąć z powrotem do środka i wymienić opony. Ale spoko, takie coś zdarza się nawet najlepszym. Natomiast, przechodząc do wyścigu. Jeszcze jedna sprawa zanim to, jak oglądasz mój kanał i dotarłeś do tego momentu w filmie, to zakładam, że ci się podoba. Więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to weź zasubskrybuj. Natomiast jak już subskrybujesz kanał, to bardzo dziękuję i bardzo doceniam. A jeśli chcesz jakoś nam wszystkim pomóc rozwijać ten kanał, to możesz podesłać ten film do jakiegoś znajomego, znajomej, którym też się może to spodobać. Lando Norris i Oscar Piastri na starcie stoczyli walkę na dojeździe do zakrętu pierwszego i potężny kangur objechał brytyjskiego partnera zespołowego i objął pierwsze miejsce. Czyli oczywiście klasycznie dla Norrisa. Max Verstappen też na tym wszystkim zyskał i też wyprzedził Norrisa, obejmując drugie miejsce, po czym Lando zaczął od razu narzekać i mówił, że no on mi musi oddać tę pozycję, bo wyjechał poza tor. Dobra, zamknij mordę. Max też oczywiście mówił, że no jego wypchnęli poza tor. Finalnie Red Bull kazał Verstappenowi przepuścić Norrisa, więc znowu były dwa McLareny na przodzie, ale w innej kolejności niż na starcie. Dobra, nieważne. Najważniejsze było tylko to, że Piastri jechał na pierwszym miejscu. Z kolei z tyłu to Perez pierwotnie wyprzedził tam paru kierowców na samym starcie, ale chwilę po tym Logan Sargeant normalnie tak o wyprzedził tego Pereza na torze bez mydła. Williamsem, przeciwko Red Bullowi. Ale do Ogureza jeszcze później wrócę. Max Verstappen na 18. okrążeniu zaczął narzekać, że mu bolid nie boliduje, ale jakby kogo to obchodzi. Dwa okrążenia później w Ferrari zaczął się alfabet, kiedy to Leclerc. Powtórzę, Leclerc, nie zespół. Powiedział, że może plan C będzie dobry. A strategzy w tym Ferrari to, przepraszam bardzo, co robili? A zresztą. Po pitstopach czołówki dwójka pierwszych kierowców dalej wyglądała tak samo, jednak Hamilton wyprzedził Verstappena, jeśli chodzi o trzecie miejsce, właśnie w walce w pitlane. Oni później na przestrzeni chyba z kilkunastu okrążeń walczyli między sobą o to trzecie miejsce i Max nie potrafił wyprzedzić tego potężnego siedmiokrotnego mistrza świata. Aż finalnie Hamilton zjechał na wymianę opon na okrążeniu 40 razem z Leclerciem, który jechał za oboma tymi kierowcami. Na co Max oczywiście płakał.
Z kolei Pierre Gasly, który zakwalifikował się na samym końcu, który zaczynał speed lane, to się wycofał. Kolejny znakomity weekend Alpine. Kolejno, po pitstopach kierowców McLarena, co bardzo ważne, Lando Norris objął realne prowadzenie na torze, ponieważ Oscar Piastri został zbyt długo na torze na starych oponach. W sensie zespół go nie ściągnął odpowiednio wcześnie. Czy tym samym McLaren całkowicie zepsuł mu ten wyścig? Otóż nie, bo kazali tym ich kierowcom się zamienić pozycjami. Kazali Norrisowi przepuścić Piastriego. Tylko że problem był taki, że Piastri był prawie 4 sekundy za Norrisem, bo jeszcze po drodze popełnił błąd, lekko wyjeżdżając poza tor. I McLaren mówił Norrisowi, że no, jak Piastri w końcu dojedzie do ciebie, to się zamieńcie pozycjami. Tylko że nie dojeżdżał, cały czas był prawie 4 sekundy za Norrisem, a później to się nawet jeszcze powiększało. A i Max po drodze znowu jeszcze płakał. Ostatnie kilkanaście okrążeń to była jakaś masakra do oglądania. McLaren cały czas grzecznie prosił Norrisa, żeby ten zwolnił, poczekał na Piastriego, przepuścił go. Lando oczywiście tego nie chciał robić, no bo po co miałby to robić? On mówił, że no spoko, to każcie Piastriemu mnie dogonić. Bo Lando niczemu nie zawinił. To McLaren zepsuł strategię Piastriemu, przez co Oscar wylądował za Norrisem i później zespół próbował naprawić sytuację Piastriemu, próbując wyruchać tym samym Norrisa, mówiąc, że no Lando, my widzimy, że za bardzo zużywasz opony, zwolnij czy coś takiego. Weźcie się ogarnijcie w tym McLarenie, serio! Tak jak po kwalifikacjach gratulowałem, tak teraz powiem, że odwaliliście taki cyrk, że głowa mała. McLaren do samego końca próbował mówić Norrisowi, żeby przepuścił tego Oscara. Starał się grać na emocjach, że no Lando, wiesz jak się wygrywa mistrzostwa, wygrywa się zespołowo, będziesz kiedyś potrzebował Oscara. Kurwa, przecież to był jaki... No i koniec. No i koniec challenge'u, ja pierdolę. Kurwa, przecież to był jakiś żart, to co McLaren zrobił. Norris finalnie przepuścił tego Piastriego, prawie zatrzymał się na torze, żeby Piastri go dogonił i w cudzysłowie wyprzedził. I tak dojechali do mety. Piastri pierwszy, Norris drugi. Jeśli chodzi o trzecie miejsce, to na okrążeniu 63, w ponownej walce o tę pozycję Hamiltona z Verstappenem, powróciła ich cudowna rywalizacja z roku 2021. Kiedy to Lewis zafundował Maxowi znakomity lot, kiedy to Verstappen próbował go Ale umówmy się, czego innego można się spodziewać po Verstappenie. Do tej sytuacji jeszcze w tym filmie później wrócę, także poczekajcie, bo to złoto będzie. No ale powiem wam tak, wyścig oceniam na 4 na 10. Bo no serio, ta sytuacja z kierowcą, który finalnie wygrał, była absolutnie obrzydliwa. Dałbym pewnie nawet 7 na 10, gdyby Piastri wygrał tak normalnie, po bożemu. Ale to co zrobił McLaren, to szkoda gadać, naprawdę szkoda szczępić ryja. Jeśli chodzi o kierowców poza podium, to nasz kierowca z Monaco dojechał na P4. Max Verstappen po trudnym dla niego wyścigu finalnie dojechał na pozycji 5. Sainz na 6, z kolei Sergio o górę zna P7. I co do Pereza, to powiem tak. Na serio, wszystko ma swoje granice. Red Bull naprawdę powinien się ogarnąć. Jeżeli przegrają mistrzostwo z McLarenem na koniec roku, to będzie to wina tylko jednej, jedynej osoby na świecie, Sergio Pereza. Helmut Marko mówił, że oni poczekają do Belgii jeszcze i po niej podejmą decyzję, ale no, szkoda słów. Nieważne, czy do Red Bulla wejdzie Tsubasa, Lawson, Kubica czy Ricardo. Zróbcie to jak najszybciej, bo tego nie da się oglądać. I tak, możecie mówić, że on w tym wyścigu przebił się z końca stawki na 7 miejsce, ale ludzie, on nie powinien się w ogóle znaleźć na końcu stawki i to jeszcze drugi weekend wyścigowy z rzędu. A na zakończenie tematu rodziny Red Bulla, to Yuki Tsunoda podczas wywiadu dla kanału Weszło TV powiedział następujące słowa. Robert Kubica ma opinię bardzo, bardzo szybkiego kierowcy, zwłaszcza z czasów sprzed wypadku. To niesamowite, że gdy wrócił, prowadził bolid w zasadzie jedną ręką. Chciałbym kiedyś osiągnąć tyle co on. Yuki, jak dla mnie, to ty jednak Polak jesteś. Fucking Kubica, idiot. Teraz chcę powiedzieć jedną rzecz na temat równości bolidów w Williamsie, bo to wciąż jest temat bardzo problematyczny, na to wychodzi w tym zespole. Tylko jeszcze szybkie info dla moich patronów, póki mam wciąż atencję ludzi. Wrzuciłem na Patronite film o Grand Prix Węgier 2021, czyli słynnych kręglach Bottasa i wygranej szczura Ocona. To se tam idźcie obejrzeć jak chcecie. Jak mogliśmy przeczytać u pana Cezarego, tutaj zacytuję cytat słów Logana Huntera Sargenta. Twoja prędkość nie zawsze ma znaczenie.
Liczą się wyniki, a żeby je osiągać, musisz mieć taki sam bolid, co kolega z ekipy. Po prostu. Więc nawet gdy jesteś szybki, cóż, nieszczęśliwie dość łatwo to przeoczyć. Logan mówił ponadto, że usunął social media, bo generalnie negatywnie wpływają na niego wszelkie komentarze, które czyta. I ja w tym wszystkim widzę wiele analogii do sezonu 2019. Zresztą pan Cezary też. Kierowca numer 2, traktowany gorzej od kierowcy numer 1 przez zespół. Dostający znacznie gorszy bolid od tego faworyzowanego kierowcy, teraz tajskiego Bryta, kiedyś po prostu Bryta. Hejtowany przez ludzi w internecie. Popatrzcie sobie, to jest Robert na początku 2019. To jest Robert na końcu 2019. To jest Logan na początku 2022. To jest Logan obecnie. I naprawdę, jest mi bardzo przykro z tego powodu. I mówię to w pełni nieironicznie. Bo od kiedy zaczęły się te plotki, że Logan ma wylecieć z zespołu już w trakcie tego sezonu, to on na serio zaczął jeździć lepiej. Ale jak może jeździć lepiej, jeżeli ma gorszy bolid niż Alex Albon. Albo przynajmniej miał przez wiele wyścigów. Naprawdę, Logan to jest jeden z nielicznych kierowców, z którego, tak, śmieję się, ale mam do niego dużą sympatię. To weźcie go, może nie wywalajcie z tego Williamsa, co? A, jeszcze jak wspomniałem już o panu redaktorze Cezarym Gutowskim, ja wiem, że on tego na pewno nie ogląda, ale on jest na serio geniuszem. Geniuszem tego, jak nabić sobie ogromne zasięgi w social mediach. Jak część z was wie, ja prowadzę też sobie tego prywatnego, w cudzysłowie, TikToka, na którym mówię różne rzeczy na temat tego, jak robić lepszy content, który będzie miał dużo wyświetleń, większą widownię i tak dalej. I pan Cezary tutaj zademonstrował idealny przykład, jak robić taki content, w który ludzie będą chcieli klikać. Bo tak, mówiłem, że jeszcze wrócę do tego zderzenia Verstappena z Hamiltonem. I ten tweet jest absolutnym złotem. Lewis specjalnie trącił Maxa w koło. Serio, jak ktokolwiek, gdziekolwiek chce mieć dużo komentarzy, dużo wyświetleń, więcej pieniędzy z tych wyświetleń i tak dalej, to postujcie dokładnie takie rzeczy. Content, który mocno gra na emocjach ludzi, jest wręcz idealny do tego typu rzeczy. Bo to daje takie rezultaty. Nie no, tak serio, to jak coś publikujecie w internecie, to musicie mieć swoje własne opinie. Czasami mądre, czasami mniej mądre, ale ważne, że własne opinie. I musicie przy nich stać i starać się je bronić. Dlatego właśnie pan Cezary to jest szef totalny. A, no chyba, że tak jak ja robicie content komediowy, to wtedy jednego dnia możecie mówić jedną rzecz, a drugiego dnia całkowicie sprzeczną temu rzecz i nikomu to nie przeszkadza. Ale podsumowując, Grand Prix Węgier 2024 byłoby ciekawe i miło wspominane, gdyby nie cyrki McLarenowskie. Jak widzieliście, challenge, o którym mówiłem na początku filmu, prawie się udał, więc jestem prawie z siebie dumny. Aczkolwiek, no naprawdę, były pewne bardzo ciężkie momenty do wytrzymania. Swoją drogą, to pytanie do was, czy bardzo słychać, że mój głos w tym filmie był jakiś taki inny? Bo ogólnie to jestem chory i ja jak nagrywam te filmy, to zazwyczaj o treningach nagrywam zaraz po treningach, o kwalifikacjach nagrywam po kwalifikacjach, o wyścigu po wyścigu i tak dalej. W sensie, wszystko osobno. I jak jeszcze mówiąc o treningach, ten mój głos chyba brzmiał w miarę normalnie, tak już w kolejnych dniach, to dla mnie to była masakra i w ogóle tortury nagrywanie tego. Serio, ciężko nagrywa się jak gardło napierdala. Taki ciężki los youtubera. Ale z ciekawości napiszcie w komentarzach, czy bardzo było słychać, że z moim głosem coś jest nie tak. Ja natomiast bardzo dziękuję wszystkim moim patronom, a jeżeli ktoś chce dołączyć do tego elitarnego grona moich najwierniejszych fanów, którzy z własnej woli wspierają moją twórczość, to link do Patronite jest w opisie tego filmu. Natomiast w tym filmie to już tyle. Nara.